Hej, gramy, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska. Z tej strony Solak, witam was w siódmym poradniku z serii Call of Duty Black Ops Cold War Zombies na mapie Firebase Z. Dzisiaj, mordeczki, zobaczycie, jak uruchomić darmowe jump pady. Powiem wam tylko tyle, że jest bardzo upierdliwy ten easter egg, ale mimo to w ramach ciekawostki myślę, że każdy z was może spróbować choć raz tego spróbować i zrobić to. A czy się przydaje, to jeszcze pod koniec odcinka do tego wrócimy, także nie przedłużam i zaczynamy. Pierwszym krokiem, jak to zwykle bywa, jest oczywiście włączenie zasilania na całej mapie, a więc trzech reaktorów eterycznych. Tak więc myślę, że jest wszystko jasne i lecimy do drugiego kroku. Drugim krokiem, opcjonalnie oczywiście, bo nie musicie tego robić, ale muszę zaznaczyć, że jest znacznie, ale to znacznie łatwiej wykonać tego easter egga, mając pułapkę na esencję. A więc robimy pułapkę na esencję, wykonując pierwsze kroki do full easter egga. Żeby tutaj nie przedłużać tego poradnika, odsyłam was do poprzedniego. Tam dokładnie pokazałem, co zrobić, aby zdobyć pułapkę na esencję. Trzecim krokiem jest użycie wszystkich jump padów, wszystkich skoczni na mapie, jakie są, jakie się znajdują na lokacjach właśnie mapy. Nieważne, gdzie zaczynacie i nieważne, gdzie kończycie, najważniejsze jest to, żeby pod sam koniec, gdy już użycie wszystkich jump padów, po prostu zobaczyć taką zieloną lampeczkę. Ja to pokazuję przy każdej skoczni. Także teraz jesteśmy w umocnieniach przy skałach. No i lecimy do kolejnego jump pada i patrzymy, czy jest właśnie... Ono nie będzie, bo ono będzie się tutaj świecić właśnie w tym punkcie, ale pokazuję je za każdym razem. Tak więc jak widzicie, skaczę sobie do umocnień przy dżungli, ze skał i tak dalej, i tak dalej. Także robimy takie kółeczko i ja tutaj tylko to będę pokazywał, jak lecę. Także warunkiem jest to, żeby ze wszystkich po prostu jump padów, żeby skorzystać. Także jak widzicie, z centrum kontroli znowu sobie lecę do umocnień przy skałach. Także zataczamy koło i jak widzicie, z centrum danych jeszcze na tym jump padzie nie byłem, na tej skoczni, i prawdopodobnie to chyba już zatoczyłem kółeczko, tak więc lampeczka będzie się świecić przy którymś z tych, których zaczynałem, czyli właśnie przy tym pierwszym w centrum kontroli. Także jak widzicie, mamy już odblokowany ten easter egg, a teraz kolejny krok. I teraz przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest złapanie zombiaka w pułapkę na esencję. Właśnie po to, żeby nam nikt nie przeszkadzał, bo dzięki temu mamy 3 minuty, żeby właśnie sobie to zrobić na spokojnie. Także jak widzicie, umocnienia przy skałach, zaczynam moją pierwszą sekwencję, która już z kolei jest którąś, ale właśnie jak widzicie, te strzałeczki, musimy wykonywać ruchy tak zwane a la taniec na skoczni, żeby właśnie uruchomić tą sekwencję. Jak widzicie, szukam lampeczki, tutaj przy tym jump padzie nie ma, ale tam, gdzie lądujecie w lokacji, czyli właśnie w umocnieniach, w moim przypadku umocnieniach przy dżungli, właśnie tutaj w jednym z tych jump padów musi się świecić lampeczka. Także tam, gdzie lądujecie, tam szukajcie skoczni, żeby właśnie wykonać tę sekwencję. Ja tutaj może nie będę przedłużał, nie będę mówił i dokładnie tłumaczył, bo wszystko widzicie na nagraniu. Także jak widzicie, powtarzam jeszcze raz, szukam jump padów, gdzie świeci się lampeczka, strzelam w nią, możecie również z shotguna i wykonujecie sekwencję. Tak jak widzicie właśnie ruchów i tak przy każdym jump padzie, a więc musimy wykonać to aż 6 razy i nie pomylić się przy tym. Powiem wam, że to jest mega irytujące, ale sprzedam wam taki pro tip, mianowicie, żeby lekko patrzeć jednak w dół. Tak jak tutaj widzicie, 3, 2, 1 i odpala się. Po to patrzę lekko w dół, żeby ten krok był troszkę mniejszy, a najgorszym krokiem jest to właśnie krok do tyłu, by nie wyjść przypadkiem z jump pada. Także jak widzicie, to jest prawdopodobnie chyba już ostatni jump pad i tu już będzie wszystko w porządku. O właśnie, tak jak widzicie, ten krok akurat jest dosyć trudny. On się wydaje mega prosty, ale właśnie jest trudny, dlatego że bardzo łatwo jest wyjść poza tego okręgu i jeszcze wam tutaj pokażę wcześniej, co się dzieje, gdy wyjdziemy z tego okręgu. Mianowicie pojawi się taki X
i musicie zaczynać kolejną całą sekwencję od nowa. Także naprawdę irytujące to jest, bo nieraz zdarzyło mi się, że już robiłem dosłownie ostatni jump pad i to nie wyszło. W tym momencie akurat chyba właśnie zrobiłem ostatni, tak mi się wydaje, a żeby to sprawdzić, o, jest szósteczka, czyli to był szósty jump pad. Akurat tutaj może nie sugerujcie się tymi numerami, ale wystarczy sobie podejść do byle jakiego jump pada i zobaczyć, że jest on za Freeco. Także jak widzicie, jest to właśnie zrobione i teraz możecie sobie podróżować po całej mapie właśnie za darmo. Także to by było na tyle. Pamiętajcie właśnie, żeby lekko patrzeć w dół. Dzięki temu, jak będziecie robić w tył krok, będzie to dużo bardziej precyzyjne i nie wyjdziecie spoza okręgu. Oczywiście wszystkie inne ruchy też trzeba dokładnie zrobić, także jest to mega irytujące. I teraz takie podsumowanie dla Was. Czy opłaca się to w ogóle robić? Moim zdaniem oczywiście no niestety nie, dlatego że jest za dużo pierdzielenia właśnie z tym. Oczywiście jeżeli macie pewną rękę i paluszki, to dacie radę to zrobić, czy też na padzie mi się wydaje, że może to lepiej nawet na konsoli to zrobić, ale niestety ten krok jest tutaj taki strasznie duży i dlatego właśnie jest pro tip, żeby patrzeć lekko w dół i nie wyjść spoza tego kręgu. Także ja sobie tak będę skakał teraz pomiędzy mapami z Afryką, żeby Wam pokazać, że każdy jump pad jest darmowy. No i myślę, że to by było na tyle. Dzisiaj spontanek, także jak widzicie, troszkę przedłużyłem ten poradnik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, jeśli tak, dajcie łapeczkę w górę, bo naprawdę ohydnie się z tym męczyłem dwie gry, żeby mi w końcu wyszło. Jak widzieliście, zacząłem w 9 rundzie, teraz jest 14. Dwie rundy oczywiście gdzieś tam przeskipowałem niechcąco, ale no było kilka prób, zanim się udało. Także myślę, że szkoda zachodu na ten easter egg, ale w ramach ciekawostki Wam go pokazałem. Także mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Jeśli tak, dajcie łapeczkę w górę, skomentujcie, żeby dodać się do statystyk kanału. No i oczywiście subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie. I ja już kończę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.